Cześć YouTube, witam na moim kanale. W tym filmie opowiem o tablicy testowej, której używam do testów trybu filmowego w aparatach i oczywiście w kamerach też. Jest to jedno z narzędzi obok metody pomiaru rolling shuttera, którą omówiłem w osobnym filmie, po które sięgam. I pozwala ono ocenić generowany przez aparat czy kamerę obraz pod kątem jakościowym, pod kątem kilku konkretnych aspektów tego obrazu. Takich jak mora, jak aliasing, jak różne kolorowe przebarwienia, wyostrzanie i tak dalej. Tablica wygląda tak, widzicie ją teraz na ekranie. Jest bardzo prosta w użyciu, musimy ustawić aparat tak, żeby był na wysokości jej środka. Skadrować, są takie znaczniki na tablicy specjalne do 16:9. Chyba, że wasze urządzenie filmuje w innych proporcjach, no to wtedy do tych proporcji. Nagrywamy kawałek materiału, tak żeby się kamera nie telepała. I w zasadzie analizę możemy przeprowadzić w oparciu o stop klatkę. Nie musimy nawet mieć materiału, który jest w sposób ciągły nagrany. Co my tam mamy? Mamy biało-czarne linie, które się zbiegają i mają coraz większą gęstość. Mamy ileś pól, gdzie są linie o konkretnych gęstościach. I tak naprawdę to są tak drobne linie, że trzeba podejść na parę centymetrów do tej tablicy, a jak ktoś ma gorszy wzrok, to z lupą. I dopiero wtedy widać, że tam rzeczywiście są linie, a że to nie jest taki szary klocek. Dopiero tak drobne linie, w połączeniu oczywiście z dobrej jakości obiektywem, powodują, że czasem ta matryca nasza trochę zwariuje i to jest ten moment i to miejsce, którego szukamy, bo kiedy zaczyna wariować, no to wiemy, że coś się takiego może wydarzyć. Czy takie drobne linie występują w naturze? Oczywiście wystarczy, że człowiek będzie mieć na sobie, ja akurat nie mam, coś w bardzo drobny wzorek. I żaden problem, na wywiadach wielokrotnie mi się zdarzało, że garnitur o określonej fakturze czy koszula nagle powodowały jakieś dziwne efekty typu mora, jakieś kolorowe plamy i tak dalej. I jest to tyle problematyczne, że usunięcie tego na postprodukcji jest prawie niewykonalne. Był moment, jak jeszcze filmowałem Canonem 7D poczciwym wiele lat temu, że autentycznie pisałem klientom, jak mają się ubrać, tak? Żadnych drobnych wzorków, żadnych odkreślonych tam tkanin i tak dalej. Po prostu wiedziałem, że może być z tym problem, bo sprzęt był niedoskonały. Dzisiaj jest już trochę lepiej, ale nadal warto sobie spojrzeć na takie ujęcie z tej tablicy, żeby po prostu dowiedzieć się, jak dany sprzęt, czy nasz konkretny, czy ten, który chcemy kupić, się zachowuje. Przejdziemy sobie teraz do części, gdzie na przykładach różnych tablic omawiam, co tam widać i dlaczego jest to newralgiczne. Porównamy sobie dobre 4K z kiepskim 4K, porównamy sobie dobre HD z kiepskim HD. Zobaczymy, co się dzieje, zobaczymy, jak wygląda nadmiernie wyostrzony obraz, jak wyglądają schodkowane linie w miejscu, gdzie powinna być płynna, gładka krzywizna. No i pogadamy sobie chwilkę na temat przełożenia praktycznego, tak? Czy taka krzywizna na tablicy testowej na przykład może kiedyś być linią budynku na tle nieba, która też nam zacznie schodkować. Widzimy się w laboratorium. Mam tutaj przed sobą bazę screenshotów z różnych urządzeń nagrywających. To jest na przykład Canon 5D Mark IV w 4K. Tu mamy przykład tego, co się potrafi zadziać na tych zbiegających się liniach. W idealnym przypadku one powinny gładko się zbiegać, aż się zleją w szarość neutralną. Natomiast tutaj po drodze pojawiają się pewne artefakty, które też nam na prawdziwym materiale mogą wyjść. Tutaj też widać, że w przypadku urządzeń korzystających ze środkowego wycinka matrycy o rozdzielczości 4K, takich jak m.in. 5D Mark IV, obraz zaczyna się sypać gdzieś tu w okolicach 20-23, czyli to są 2000-2300 linii na wysokość kadru. Przejdźmy sobie dalej. To jest A7S-ka. A7S-ka ma matrycę 4,5K i ją odczytuje w całości. Więc zobaczcie, że to miejsce, gdzie się zaczyna sypać coś, przesunęło się troszkę w lewo, czyli na bardziej gęste linie. Natomiast tutaj mamy dosyć zaznaczone schodkowanie, wyostrzanie. Wyostrzanie objawia się tym, że jak mamy taką krawędź czerni i bieli, to tutaj po stronie czarnej krawędź jest ciemniejsza, po stronie białej jest jaśniejsza. W ten sposób krawędź jest bardziej zaakcentowana, tak działają algorytmy wyostrzające. Generalnie tego nie chcemy. Tutaj widzimy, ponieważ matryca jest 4,5K, jest oversamplowane, czyli nagrywany większa rozdzielczość i potem skalowany w dół na procesorze, no to na 20 jeszcze jest z grubsza ok, natomiast moment załamania się nam przeniósł tutaj, gdzieś 23-26 w te okolice. Jak sobie zaraz zobaczymy, w przypadku urządzeń nagrywających z jeszcze większej rozdzielczości, na przykład 6K, jak to jest w Sony A6300, A6500, A7 Mark III, czy w Nikonie Z6, którego ostatnio testowałem,
Tam ta granica będzie jeszcze dalej. Tutaj będzie się dopiero zaczynała tak zwana kiszka. A7 Mark III rzeczone. Zobaczmy. O. Znowu jest troszeczkę to wszystko wyostrzone. Taka widać uroda Sony, co powoduje, że to wszystko tu lekko schodkuje. Ale tutaj nie mamy tego pionowego syfu. On się przeniósł tak daleko tutaj, że już się to wszystko zlało. Bo nie w idealną szarość, troszeczkę kolorowych przebarwień jest. Ale jest to lepsze zachowanie generalnie. No i tutaj to, co mówiłem wcześniej, jeszcze tutaj mało widać w ogóle. Jakoś tak ładnie się to wszystko zbiega. I tu jest bardzo dobre tak naprawdę zachowanie tego urządzenia. Pomijając te schodkowające krawędzie, no to tutaj akurat się nie ma do czego przyczepić, więc przejdziemy sobie, przepraszam, dalej. Tu jest A6300. O, tutaj widać znowu te same kratki, które sygnalizują, że coś się zaczęło sypać, znowu są przesunięte dalej, tak? No bo mamy matrycę 6K, skalujemy ją do 4K i takie są właśnie objawy. I tutaj widać, o, na 23, 26, ok, no są jakieś tam lekkie pasy, ale nie ma tragedii, natomiast prawdziwa degeneracja obrazu jest widoczna właśnie tu. 30, 33, nawet jeszcze troszkę na 36. Więc tym się generalnie różni oversamplowane 4K od 4K odczytywanego z wycinka matrycy. Pokażę jeszcze parę przykładów ładnych i dobrych oraz złych, żebyśmy mieli rozeznanie. Tu zobaczcie kamerka AX700. To wyostrzanie jest mniej intensywne, tak? Znaczy troszeczkę coś się wokół krawędzi dzieje, ale nie tak bardzo jak w aparatach. I to się dzięki temu ładnie zbiega w szarość, stosunkowo bez większych perypetii. Tu zresztą też, jak widzicie, jest troszeczkę paćki. Tu jest trochę kolorowego zniekształcenia, ale nie ma tego dużo. Jest to całkiem ładne 4K. Nikon D500. On się akurat... Środkowy wycinek, jeszcze stosunkowo nieduże piksele. Realnie ta matryca jest mniejsza niż mikro 4 trzecie. Też wyostrzony obrazek. No i tutaj się nam pojawiło coś brzydkiego. No i tak jak mówiłem wcześniej, te matryce korzystające ze środkowego wycinka w tych okolicach 2000-2300 par linii na wysokość kadru się sypią. Czyli linii. No. Canon EOS R. Jakiś miękki obraz generuje, to o tym w osobnym filmie powiem albo powiedziałem, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. Panasonic EVA 1. Jedno z lepszych zachowań. Ten materiał jest stosunkowo, jest praktycznie w ogóle niewyostrzony, więc się wydaje miękki w porównaniu z tym, co dają aparaty. Ale zobaczcie. Schodków praktycznie nie ma, linia jest ukośna. No po czym tracimy rozdzielczość, zbiega się w szarość. Zero problemów, ładnie, pięknie. Tutaj też troszeczkę jakichś kolorowych przebarwień. Ale w stosunku do tego, co inne urządzenia pokazywały, bardzo dobry obraz. Tak na marginesie nie powinniśmy nagrywać tablic w profilach logarytmicznych, bo gorzej widać po prostu cokolwiek, bo te czernie nie są czarne, biele nie są białe. Lepiej ustawić jakiś profil neutralny po prostu, z wysokim kontrastem. Sony FS7, ale to było trochę źle nagrane, więc jest troszkę nieostre, bo było na szybko z ręki. Tak się nie powinno nagrywać testów, no ale też widać, że się ładnie to zbiega. Panasonic FZ2000, też środkowy wycinek w dodatku małej matrycy. Tutaj głównie niestety oceniamy już nie możliwości matrycy, a obiektywu, bo widzicie tutaj jakieś te niebieskie przebarwienia tutaj. Im dalej od środka kadru, tym gorzej. Aberracje chromatyczne, to jest problem obiektywu, a nie aparatu. Więc upewnijcie się, że jeżeli macie możliwość, czyli jeżeli macie sprzęt z wymienną optyką, to że nie zakładacie tam najtańszego kita, tylko jeśli nagrywacie tablicę, to jest to jakaś przyzwoita stałka albo zoom. Najlepiej przymknięta z dwie działki, żeby pozbyć się wad optycznych, żeby oceniać tylko sprzęt. To jest coś, co mnie miło zaskoczyło. To jest Panasonic G7, zobaczcie. Też środkowy wycinek matrycy, niby nic specjalnego. Ale zobaczcie, leciutkie schodkowanie, bardzo delikatne znowu i to się zbiega pięknie w szarość. Tutaj też jakieś troszkę przebarwienia takie na linii żółty, fiolet, ale bardzo, bardzo delikatne. Naprawdę szapoba. Widać, że Panasonic całkiem nieźle tutaj sobie dał radę w tym modelu. To przecież prosty, tani sprzęt. GH5. Tu jest matryca bez filtra dolnoprzepustowego i to widać, bo to zazwyczaj powoduje, że troszkę więcej jakichś kolorowych bałaganów mamy. Troszeczkę bardziej wyostrzony ten materiał jest.
Ale jest oversamplowany, więc ogólnie nie jest źle. No tutaj się dużo kolorowego bajzlu pojawia, ale w praktyce, żeby to złapać na ujęciu, trzeba się postarać. Druga część, czyli HD. Znowu pokażę wam złe i dobre HD. Wiadomo, że HD będzie wyglądać gorzej niż 4K, więc się nie przeraście, bo po tym 4K to te tablice będą wyglądać strasznie momentami. A7S jest bardzo ciekawym przypadkiem, więc od niego zaczniemy. Po pierwsze, jest to jedyny aparat, jaki testowałem do tej pory, gdzie w 25 i w 50 klatkach obraz wyglądał inaczej. Zobaczcie najpierw 25 klatek. No tutaj, co prawda, te paski już są nierozróżnialne. Tutaj widać o, na tych grubszych, ale one się bardzo ładnie, bez jakichś większych zakłóceń, pomijając odrobinę wyostrzania, typową dla Sony, zbiegają się w szarość bez jakichś większych kolorowych przebarwień. Tutaj też nie ma zbyt wielu jakichś oszustw, koncentrycznych kółek. No i tutaj też wygląda to nieźle. Dlaczego? Dlatego, że to HD jest otrzymywane z matrycy 4,5K, odczytanej w całości, tak samo jak w 4K. Jest to też jeden z powodów, dla których A7S, pierwsza już nawet, a nie tylko druga, potrafiła w HD dawać użyteczny obraz przy ISO 50000. No bo to było czytane z całej wielkiej matrycy, przeskalowane na procesorze i w tym procesie po pierwsze poprawia się ostrość, po drugie nikną szumy. W przypadku 7S ta ostrość się tak poprawia, że nie byłem w stanie odróżnić jakby tablicy testowej nagranej markowym Zeissem od taniego obiektywu na M42 starego, bo po prostu, no raz, że HD to 2 megapiksele, dwa, że wskutek tego właśnie nagrywania z większego kawałka większość wad optycznych zdążyła zniknąć na etapie skalowania w dół. Natomiast sytuacja się diametralnie zmienia, jak przejdziemy do 50 klatek na sekundę, gdzie odczytywana jest w jakiś tam sposób co druga linia, czy też tam dwie linie, potem dwie przerwy, nie wiem jak dokładnie to robi. W każdym razie czas rolling shuttera wskazuje, że jest to dokładnie dwa razy krócej niż w 25p czas odczytu. Czyli no, przeskakiwana jest połowa matrycy i zobaczcie, z pięknego obrazu zrobił nam się jakiś taki tutaj szajs. Tutaj jak sobie spojrzycie, no to też te koncentryczne kółka wyglądają odczuwalnie gorzej, tak? To jest 25p, to jest 50p. No i tu też się dziwne rzeczy zaczęły dziać, oczywiście. Tak, na tych krzyżach narożniku też ładnie widać. Ale pamiętajcie, że jak oceniamy na tych narożnych polach, to bardziej oceniamy obiektyw niż aparat, także lepiej się trzymać możliwie blisko środka. No, 100 klatek na sekundę. To jest z wycinka matrycy z kropem 2,2, więc o dziwo jest lepiej niż w 50. No tylko, że mamy kropa, mamy większe szumy, coś za coś. No i jest jakaś jedna wartość, widać, graniczna, dla której obraz się rozsypuje totalnie. A6300, brzydkie HD. Mam, wiem, możecie mi wierzyć na słowo. No widać, co się dzieje, tak. A6500 jest identyczne, a w 100 klatkach w ogóle jest jeszcze gorzej. Tu w ogóle jakiś dramat się pojawia, kto to widział. A6500 jest identyczne, tam jest ta sama matryca, tak samo odczytywana. Jak sobie porównacie te wycinki, to jest 1 do 1 to samo. Tu mamy różne ezoteryczne kamery, na przykład Adjacion w HD. Troszkę to wyostrzone jest nadmiernie. I też wcale widać nie jest tak idealnie, chociaż nie jest źle ogólnie porównując do reszty świata. Znowu, Sony AX700, 500 klatek na sekundę. To jest jeszcze na wysokiej czułości, no bo to 500 klatek na sekundę w ciemnym studiu też nie ułatwia sprawy. Widzicie, że to HD jest generowane pewnie z obrazu, który ma mniej pikseli realnie niż te dwa upskalowane i no, nie wiem jak dokładnie to powstaje, nie jestem inżynierem Sony, ale no wygląda to źle i generalnie tak jest, że slow motion najczęściej to wszystko wygląda gorzej, tak? W 25 klatkach, jak widzicie, nie ma dramatu. No a w tych 500, no to jest tragedia w trzech aktach grecka. Tu macie fajne na przykład porównanie, tak? 25 klatek, 50, 100. Tablica wygląda identycznie, czyli matryca jest odczuwana identycznie, czyli będziemy mieć ten sam poziom szumu, tą samą jakość obrazka do 100 klatek na sekundę. To jest rzadkość, część aparatów nadal do 50 na przykład nagrywa tak samo, a przy przejściu do setki zaczyna się sypać. Tu z Nikona D500, on tam ma jakieś tryby z dodatkowym kropem jeszcze. Panasonic EVA1 znowu. Też blisko wzorcowego obrazu, naprawdę mało zniekształceń, ładnie zbiegające się do szarości linii. Zobaczcie, że nawet jeszcze tutaj trochę tych linii złapało, także ta rozdzielczość, zdolność rozdzielcza w tym HD jest naprawdę dobra.
No ale po to się płaci tyle pieniędzy za EV1, ile tam ona kosztuje, żeby dostawać piękny obraz w HD i w 4K, i to się właśnie dostaje. G7 znowu. Troszeczkę się tu coś dzieje, ale w porównaniu z tymi dramatami, które widzieliśmy wcześniej, to nie jest źle. Także mały Panasonic znowu pokazuje droższym aparatom, gdzie ich miejsce w szeregu. GH5, też bardzo ładne oversamplowane HD z całej matrycy, tak samo jak 4K. Troszeczkę kolorowych przebarwień wynikających z tego, że po prostu nie ma filtra dolnoprzepustowego na matrycy, ale cała reszta jest absolutnie ok. A z kolei to samo GH5 w 100 klatkach na sekundę, to co mówiłem, tak? Przekroczyliśmy 60 i nagle ola Boga, co się dzieje. To też widać po teście rolling shuttera, gdzie ten odczyt matrycy znacząco przyspieszył przy przejściu z 50 na 100 klatek na sekundę, czyli odczytywane jest mniej, czyli odczytywane jest gorzej. Kropka. Prosta zależność. 180, tu jest jeszcze gorzej. Tu mamy 100, w 180 jeszcze się to sypie trochę bardziej. O, a tu mamy ciekawostkę Sony X160, czyli kamera z potrójnym układem, tak? Czy pojedynczą? Nie, z małą matrycą w każdym razie. Ale ta aberracja po prostu rozwala system. Wszędzie niebiesko. Szkoda, bo cała reszta obrazu jest całkiem niezła. No tutaj widzicie, nic się złego nie dzieje, tak? Tutaj matryca dobra, obiektyw nie. Blackmagic Ursa, proszę bardzo, też bardzo ładne, równe linie, bez większych zakłóceń, tutaj troszeczkę coś odjeżdża, żadnych kolorowych przebarwień praktycznie, za to się płaci tyle pieniędzy, nie? Fuji X-T2, aparat, który lepiej wybalansował proporcje między dobrym 4K a beznadziejnym HD niż Sony A6300 i A6500, także HD z Fuji też jest przyzwoite całkiem. No i tyle z naszych stanowisk testowych. Oczywiście tych tablic mi cały czas przybywa, testuję nowe urządzenia. Niedawno był materiał o Nikonie Z6. Będzie niedługo porównanie, albo już jest Blackmagica Pocketa 4K z Panasonicem GH5S. Także moja baza cały czas rośnie. Będę się starał swoimi wrażeniami opartymi o to, co mi się udało w życiu przetestować i nagrać, z wami dzielić i jakieś tam odniesienie mieć. Natomiast mam nadzieję, że po tym filmie też, jeśli na przykład macie dostęp do takiej tablicy, to sami będziecie w stanie ocenić, jak wasz sprzęt sobie radzi. A jeżeli nie, to jeśli kiedyś zobaczycie takie nagranie, to poradzicie sobie z jego oceną bez mojego komentarza i będziecie bardziej świadomymi użytkownikami. Tyle z laboratorium, wracamy do studia. I to tyle na temat tablicy testowej. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście, w szczególności tego, jak analizując nagrany obraz tejże tablicy przez dane urządzenie, ocenić jego możliwości i porównać te możliwości z tym, co ewentualnie można by osiągać, co osiągają najlepsze urządzenia, akurat pod tym względem najlepsze. No bo jak wiadomo, każdy sprzęt jest różny. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia mi łapki w górę i do następnego razu. Cześć!